Dzień dobry, witam Wysoką Radę bardzo serdecznie. Otwieram nadzwyczajną 59. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 29 września. Jest to dzień dzisiejszy, godzina 14. Zaczynamy nasze obrady. Witam jeszcze raz Wysoką Radę. Witam na dzisiejszej sesji pana Jacka Kostkę, burmistrza naszego miasta. Dzień dobry. Witam pana Andrzeja Worobca, sekretarza. Witam panią Edytę Jarmoluk, naszą panią skarbnik, i witam również panią Agnieszkę Gorzycką, kierownika naszego ośrodka pomocy społecznej. Informuję wszystkich państwa, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Informuję również, że wszyscy państwo otrzymaliście w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję wszystkich tu zgromadzonych, że uczestnicząc w obradach naszej sesji, wyrażają państwo na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że głosowania nad naszymi uchwałami są jawne i odbywają się przy pomocy urządzeń. Gdyby było to niemożliwe, wówczas takie głosowanie jest imienne poprzez podniesienie ręki i głośne wypowiedzenie swojego stanowiska. Tyle tytułem wstępu. Czy wszyscy mają urządzenia do głosowania? Widzę, że wszyscy. Cieszę się. Wysoka Rado, przejdziemy teraz do stwierdzenia prawomocności. Informuję, że na podstawie listy obecności na dzisiejszej sesji obecnych jest 9 radnych. Oznacza to, że mamy ustawowe kworum do podejmowania prawomocnie ważnych decyzji. Na dzisiejszej sesji brakuje pana Kamila Bachanowicza, pana Gajdamowicza Rafała, pana Choraka Macieja, pana Komorowskiego Kamila, Narkiewicza Rafała i pani Ani Piszczek. Wszystkie te osoby kontaktowały się ze mną i ze względu na sprawy zawodowe nie są w stanie przybyć na dzisiejszą sesję. W związku z powyższym mamy 9 radnych, tak jak powiedziałem, i mamy kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Przedstawiam teraz pokrótce nasz porządek obrad. Punkt 3 naszego dzisiejszego porządku jest to przyjęcie protokołu z 58. sesji Rady Miasta. Podjęcie uchwał w sprawach dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023. I druga uchwała na dzień dzisiejszy jest to uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim. Zamknięcie obrad, nie ma spraw różnych. Tak wygląda dzisiejszy porządek. Przechodzimy teraz do przegłosowania tego porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad, zechce zagłosować. Czekamy na głos. Mamy wszystkich. Głosowało 9 osób. Dzisiejszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do przyjęcia protokołu z 58. sesji Rady Miasta. Informuję wszystkich radnych, że protokół został państwu przesłany na skrzynki służbowe, mailowe. Również do wglądu jest w dniu dzisiejszym Biurze Rady. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do protokołu z 58. sesji Rady Miasta? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 58. sesji Rady Miasta? Zechce zagłosować. Dziękuję. Również protokół z 58. sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 4 naszego porządku obrad. Jest to podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała będzie w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023. Bardzo dużo się dzieje w naszym mieście i sprawy finansowe muszą być na bieżąco korygowane, tak żeby tutaj wszystko pasowało. I tutaj również poproszę panią skarbnik naszego miasta o przybliżenie i przypomnienie, czego będą dotyczyły zmiany w budżecie miasta na rok 2023. Proszę bardzo, pani Edyta Jarmoluk.
Sejm. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Do uchwały z dzisiejszego dnia zmiany przedstawiają się następująco. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 557,69 zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą. Dział 852 zmniejszono o kwotę 25 zł i wynika to z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego zmniejszającej dotację celową o kwotę 2040 zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zwiększenie o kwotę 2015 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych. Dział 854 zwiększono o kwotę 36 tysięcy na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów. Dział 855 zwiększono o kwotę 1780 zł w związku z wpływem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców. Dział 900 zwiększono o kwotę 13 320 zł z przeznaczeniem na dalszą realizację programu pod nazwą Czyste Powietrze finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Ponadto w dziale 852 zwiększa się plan o kwotę 482 zł i 69 groszy z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty podatku VAT z gazu ziemnego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. O tej dodatkowej zmianie informowałam na Komisji Planu i Budżetu. Jest to kwota, która wpłynęła na konto bankowe już po materiałach, jak już wysłałam do Państwa przygotowane dokumenty. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 557,69 zł. Dział 700 zwiększono o kwotę 10 tysięcy w celu zapewnienia planu na wydatki dotyczące awarii pieca kaflowego na wynajmowanym lokalu mieszkalnym przy ulicy Okrężnej. Dział 750 zwiększono o kwotę 12 650 zł w celu zapewnienia planu na wydatki związane z dalszą realizacją programu Czyste Powietrze, co wiąże się z utrzymaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w urzędzie. Dział 754 to przesunięcie pomiędzy paragrafami nie powodujące zmian wartości wydatków. W tym dziale zabezpiecza się wydatki związane z ubezpieczeniem strażaków oraz nowo zakupionego pojazdu. W działach 852, 854 i 855 to przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie, nie powodujące zwiększenia budżetu tejże jednostki, a także zmiany wprowadzone na podstawie decyzji wojewody, o których wspomniałam wcześniej. Dział 853 to przesunięcie pomiędzy paragrafami nie powodujące zmian wielkości planu. W tym dziale zabezpieczamy wydatki przeznaczone na obsługę administracyjną zadania dotyczącego wypłaty rekompensat i wyrównania na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych odbiorców źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dział 900 to zmniejszenie o kwotę 49 330 zł. W celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z wykonaniem opinii w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w związku z uszkodzeniem sufitu w ośrodku kultury w kwocie 40 tysięcy zł oraz awarii pieca kaflowego w mieszkaniu na ulicy Okrężnej. Dział 901 to zwiększenie o kwotę 40 tysięcy na zabezpieczenie planu wydatków związanych z wyżej wymienioną opinią. Ponadto dokonano zwiększenia planu w dziale 852 o kwotę 482 zł i 69 groszy na wypłatę wcześniej wspomnianych przeze mnie rekompensat z tytułu podatku VAT od gazu. Wyżej wymienione zmiany nie zmieniły wysokości deficytu miasta i wynoszą 3 494 223 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo dla Pani Skarbnik za bardzo szczegółowe przedstawienie tego zagadnienia. Temat ten był poruszany na naszej Komisji Spraw Budżetu i Usług. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego, Pana Rochunia, o zaopiniowanie w imieniu Komisji. Nasza Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem tutaj, największą zmianą jest ten przesunięcie i pozyskanie środków na ekspertyzę. I bardzo proszę Pana Burmistrza, tutaj może kilka słów na ten temat. Ekspertyzę odnośnie naszej, no, zdarzenia, które odbyło się w Domu Kultury. Dwa słowa. Postaram się krótko. Cały czas pracujemy nad problemem. Jakby na kilku poziomach, tak? Przede wszystkim współpracujemy z nadzorem budowlanym, bo jakby oni są najbardziej kompetentni, żeby wskazać drogę zarówno ustalenia przyczyn, jak i osób winnych tego, co zaszło. I w związku z tym musimy powołać rzeczoznawcę. Ja, radni o to pytali i pewnie Państwo, którzy oglądają sesję, też będą mieli to pytanie, dlaczego zabezpieczamy środki w naszym budżecie, bo to my musimy takiego rzeczoznawcę wyłonić. I tenże rzeczoznawca tak naprawdę w swojej opinii wskaże nam podmioty, które zawiniły.
i wtedy z polis tych podmiotów będziemy mogli odzyskać pieniądze, które zapłacimy za rzeczoznawcę. Tak w skrócie. Proszę? No, tu więcej szczegółów udzieli Państwu Pan Edward, ale jak wiecie, musimy zasięgnąć opinii rzeczoznawcy, osoby, która nie tylko skończyła odpowiednie szkoły, ale również zdobyła odpowiednie uprawnienia i po prostu tacy ludzie sobie swoją pracę cenią. I tak, takie ceny dyktuje rynek. Jeżeli mogę prosić Pana Edwarda o szersze informacje. Szanowni Państwo, więc zostaliśmy zobowiązani przez PINP, czyli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do dostarczenia takiej ekspertyzy dla nich po prostu w terminie 30 dni. To, co będzie raczej niewykonalne, na pewno się zwrócimy o przedłużenie tego terminu, bo z tego, co w tej chwili mam wiedzę, wynika, że to będzie trwało około 2 miesięcy. Taka ekspertyza. I ta ekspertyza będzie dotyczyła, powiedzmy, robót konstrukcyjno-budowlanych oraz sanitarnych. Więc tutaj już jakby dwóch rzeczoznawców, powiedzmy, wchodzi w grę. Mamy na dzień dzisiejszy dwie oferty. Konkretnie jedna Gdańsk, druga Stalowa Wola, powiedzmy okolice Stalowej Woli, tak dokładnie, Jaśkowice, więc obie oferty są na jednakową kwotę, na kwotę 30 tysięcy złotych netto. Wyskoczyło mi zapytanie, nie ukrywam, że to zrobiłem po prostu na Oferteo. Jest taka, to wyskoczyło mi, że nasze zapytanie otrzymało 50 rzeczoznawców budowlanych. Z tego dwóch po prostu się odezwało. Na dzień dzisiejszy mówię. Do dnia dzisiejszego nie mamy podpisanej żadnej umowy, bo wiadoma rzecz, prawda, nie ma pieniążków zabezpieczonych w budżecie, więc nie może pani skarbnik podpisać umowy. Mniej więcej trochę wiemy, bo powysyłałem oczywiście dokumentację budowlaną, dokumentację odbiorową przede wszystkim. No, nie będę więcej zdradzał może szczegółów, no, chyba wystarczy, że jest analizowana jedna dokumentacja i druga dokumentacja na dzień dzisiejszy dopiero, prawda? Wizja lokalna odbędzie się dopiero, kiedy będą podpisane, czy będzie podpisana umowa. Chyba, że coś bardziej Państwa jeszcze interesuje. Czy mogę jeszcze coś? Dla Pana Inspektora, czy ktoś z radnych miałby uwagi? Bardzo proszę, Pan Radny Szlejer. No jestem niemile zaskoczony, bo miało być inaczej. Z tego co wiem, na ostatniej sesji Pan Burmistrz co innego mówił, że to jest sprawa między wykonawcą a projektantem. No to ja może, no może ja odpowiem. Tak, prawda. Pierwsza nasza wiedza była taka, że nie jest to katastrofa budowlana, więc nie wymaga interwencji nadzoru budowlanego. Po tych doniesieniach medialnych, jak Państwo wiecie, chyba no, każdy słyszał, widział i tak dalej i czytał. Nadzór budowlany podjął decyzję, że jednak zrobi kontrolę, więc został spisany najpierw protokół z kontroli, jest do wglądu u mnie, proszę bardzo. Potem wydał postanowienie i nałożył na nas obowiązek wykonania, to co powiedziałem, ekspertyzy technicznej, tak to się nazywa. Dlatego mówię, sytuacja się troszeczkę zmieniła. No nie my tutaj, prawda, jesteśmy, że tak powiem, odpowiedzialni. Natomiast nie sądzę, nie wierzę, żeby te pieniążki po prostu nie były możliwe do odzyskania. Bo również sprawą zainteresuje się prokurator, który żąda takiej też ekspertyzy. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Antochów. Bo powiedział tutaj pan inspektor, że nie sądzę i nie wierzę. Czyli co, mamy brać pod uwagę, że może jednak te pieniądze, że tak powiem, przepadną? Czy nie, one na pewno do nas wrócą? Na pewno to jak wrócą. To są dosyć duże pieniążki. Tak. I no tak jak tu tak powiedział kolega, no rzeczywiście wszyscy chyba jesteśmy trochę w szoku. Bo to się miało odbyć, no tak, miasto złożyło jakieś zapotrzebowanie. Wyłoniony został wykonawca. I teraz... Nie, ale tu ja jeżeli mogę. Bardzo proszę, pan burmistrz. To, o czym wspominał pan Edward, jeżeli mamy nadzór budowlany, który nałożył na sobie obowiązek przygotowania ekspertyzy, czyli zostaliśmy zobligowani. Dokładnie, tak? Ani mnie, ani państwu oceniać decyzję nadzoru budowlanego.
Mamy skierowane zapytanie do, tak jak pan Edward powiedział, w tej chwili 50 wykonawców z całej Polski dostały tą ofertę. Mamy już dwie oferty, kwota jest taka, jaka jest. W każdym wypadku mamy tą wiedzę, że koszty związane z usuwaniem tej awarii poniosą osoby odpowiedzialne, tak? Więc jakby to, co powiedziałem na poprzedniej sesji, panie radny, czyli generalnie w naszej opinii się rozstrzygnie to pomiędzy wykonawcami, tak, różnego etapu prac, no to nadal pozostaje w mocy. Natomiast obowiązek przygotowania ekspertyzy spoczywa na nas. Koszty są do odzyskania w postępowaniu reklamacyjnym od osoby, która będzie no, obciążona jakby odpowiedzialnością za to, co się stało. Nie? Czyli rozumiem, że na tą chwilę tam na razie jeszcze nic nie było ruszone, to wszystko jest... Tak, zabroniliśmy z panem Edwardem usuwania wykonawcy stropu do czasu, aż wypowiedzą się wszystkie instytucje, no bo absolutnie my jako miasto nie mamy nic do ukrycia, więc niech to będzie do momentu, kiedy rzeczoznawca się zapozna, przygotuje pełną dokumentację i dopóki wykonawca z nadzorem budowlanym nie powiedzą, że możemy to sprzątać. I wtedy dopiero będzie to usunięte. To jest raz. Dwa, będziemy spokojnie czekali na ekspertyzę, dlatego że wiecie, to co ludzie z miasta sobie myślą, że było, to co ja sobie myślę, że było, to co pan Edward nawet sobie myśli, że było, albo to co wy sobie myślicie, że było, to sobie możemy myśleć. Musi się wypowiedzieć osoba, która się na tym tak naprawdę zna, ma odpowiednie pieczątki, odpowiednią wiedzę i doświadczenie i przedstawi nam dokument. W momencie, kiedy będziemy takim dokumentem dysponować, wówczas będziemy mogli wyegzekwować no, wykonanie napraw, wykonanie gwarancji od podmiotu, który no, zawalił sprawę i tyle. Bo no tak. Jak powiem, taką osobę na pewno znajdziemy, tak samo się to nie stało. To jest oczywiste, rozumiem pan burmistrz. Dobra, czyli... Wyjaśnił nam to, mam nadzieję, że nam wszystkim, także oglądającym dogłębnie, tak? Ja... No bo nie ukrywam, że mamy masę pytań od mieszkańców i masę różnych takich dziwnych opinii i no sama kilka miałam takich i tak jakby w prawo, w lewo, no co ja mogę powiedzieć, nie znam się na tym, tak? Także no po prostu prosimy wszyscy o cierpliwość mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców i nie wydawania opinii i nie oceniania tutaj nikogo z nas, ani z władz, ani z radnych, ani, no bo nikt tego nie zrobił specjalnie. No dokładnie, jakby wydawanie pochopnych opinii jest bardzo łatwe, natomiast potem strasznie trudno i się z nich wycofać, prawda? To jest warto pomyśleć, zanim się coś powie. Dlatego ani ja, ani inni pracownicy urzędu nie wydają osądu teraz. Bo to będziemy mogli zrobić dopiero na etapie, kiedy będziemy dysponowali opracowaniem przygotowanym przez osoby merytoryczne. I koniec. Paradoksalnie, w mojej opinii, dobrze się stało, że zainteresował się tym nadzór budowlany. Bo jak już ćwiczyliśmy w przypadku jednej inwestycji, tak? Potem może się okazać, że ktoś się nie poczuwa do winy. I powstałoby pytanie, dlaczego tak słabo sprawdziliśmy przyczyny tej awarii. A tak, będzie ekspertyza, wypowie się nadzór budowlany i będziemy mieli trochę czarno na białym. Wbrew pozorom, w przypadku publicznych pieniędzy jest lepiej mieć więcej opinii i dokumentów niż mniej. Więc ja mam nadzieję, że moja odpowiedź jest satysfakcjonująca. Tak, dziękuję. No jeszcze jedno pytanie. Minęło trochę czasu, chyba dwa tygodnie, rzeczy nie liczyłem dokładnie. Co na to wykonawca, co na to jakieś wnioski? Ktoś coś powiedział, jak się odniósł do tego wykonawca, jak się odniósł nadzór budowlany, czy coś takie teoretycznie. No właśnie przed chwilą odpowiadaliśmy ja na to może pytanie. Czy coś, no co wykonawca, do tego wykonawca podchodzi? To już było mówione i przeze mnie, i przez pana burmistrza powtórzone. Wydał postanowienie, sporządził protokół, wydał postanowienie, nałożył wykonanie ekspertyzy dla właściciela budynku. Nadzór budowlany. Wydał, no powiedziałem, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, to jest, niech będzie nadzór budowlany w skrócie. Więc to jest od nadzoru, ze strony nadzoru. I czekają na dzień dzisiejszy na ekspertyzę. Zgłosili, powiem tak dla prokuratury, ale prokuratura czeka na ekspertyzę. Dopiero wtedy rozpocznie i wtedy dopiero będzie jako wpływ, powiedzmy, zawiadomienia przez nadzór budowlany. Więc do wszystkiego jest potrzebna ekspertyza. Natomiast wykonawca nie wie. Właśnie, jak do tego podchodzi wykonawca? Nie, no podchodzi w taki sposób, że jeżeli to on będzie winny, tak? Jeżeli jemu zostanie udokumentowana wina, to on dostanie, jest ubezpieczonym człowiekiem, tak? Jako firma. Dostanie po prostu, no, powiedzmy, z puli
ubezpieczenia, pieniążki jakieś. I wcale się nie miga, nikt nie mówi, bo wiecie, w proces budowlany jest po prostu zaangażowanych naprawdę wiele, wiele, wiele ludzi. To nie jest nawet kilka, to jest kilkanaście ludzi, kilkanaście osób. Sam projekt wykonuje mniej lub więcej, nie licząc sprawdzających, bo tyle samo co wykonujących jest osób sprawdzających ten projekt. Więc jest to, w zależności od ilości dziedzin, jest to zazwyczaj w granicach 6 osób po jednej, po drugiej 3 osób mamy. Mieliśmy na to, jeszcze powiem Państwu, też nadzór autorski. Jest zaangażowany w to inspektor nadzoru. Tak naprawdę inwestor zastępczy, który znowuż ma co najmniej z 4 dziedzin, tak, inspektorów nadzoru. Więc spójrzcie, ile osób zaangażowanych jest w proces budowlany danej inwestycji. Już nie liczę więcej, powiedzmy, od strony zamawiającego jeszcze. Więc tutaj naprawdę ta ekspertyza musi kosztować, no bo jak widzicie, tyle osób trzeba sprawdzić pod każdym względem. Nie tylko przyjść, popatrzeć, zrobić 2 zdjęcia i wydać opinię. My sobie możemy, tak samo jak Państwo tutaj mówicie, że Was pytają, no to dlatego też o tym mówię może tak bardziej szczegółowo, żebyście też mogli komuś odpowiedzieć, jeżeli ktoś zapyta. I powiem wprost, że naprawdę ja osobiście to się cieszę, że zaangażował się w to nadzór budowlany, nie ukrywam. Bo pierwsza wersja była, że się nie angażują w to w ogóle, że w ogóle nie będą robili żadnych oględzin, żadnych protokołów, a potem doszło aż do wydania postanowienia, prawda? Więc my niestety musimy to wykonać. Ja tak powiedziałem o tych pieniążkach, bo wiecie, ja jeżeli nie mam na rynku postanowienia jakiegoś, czy to sądu, czy dobrowolnego zapłacenia przez winnego, to no nie mogę powiedzieć, że już mamy te pieniążki, prawda, że na pewno odzyskamy. Różnie to bywa, bo czasami sprawy się toczą naprawdę dość długo. Możemy, w najgorszym wypadku trzeba będzie wystąpić na drogę postępowania sądowego, tak? I wtedy więcej dokumentów jest lepiej, no. Słuchajcie. To dlatego w jakimś momencie, słuchajcie, to tak, żeby zrozumieć, dlaczego generalnie jesteśmy zadowoleni z tego obrotu spraw. Bo w jakimś momencie, kiedy pojawiłyby się wątpliwości albo spór z którymś z podmiotów, tak, to tak naprawdę bardzo proste pytanie mógłby tam ktoś zadać. Dlaczego tak szybko usunęliśmy, dlaczego nie wykonaliśmy dodatkowej ekspertyzy? I przypuszczam, Państwo radni byście pierwsze te pytanie zadali, nie? Dlaczego nie zostało to zrobione? A tak, będziemy mieli wykonaną ekspertyzę. To, że ona jest droga, no to tak jak mówię, istnieje ogromna szansa, że te pieniążki nam zostaną zwrócone, a na świecie nic nie jest pewne też. Więc jak pytacie, czy na pewno, no to nie możemy Wam odpowiedzieć, że na pewno, bo to tak nie działa, nie? Może się coś wydarzyć, że jednak nie na pewno. Ale generalnie zdrowy rozsądek i stan prawny podpowiada, że te pieniądze zostaną zwrócone. Także tak jak mówię, tak jak pan radny Szlejer pyta, po co robić ekspertyzę, to za pół roku by zapytał, dlaczego burmistrz zaniedbał i tej ekspertyzy nie zrobił. Dziękuję. Myślę, że temat został wyczerpany. Jeszcze pan radny Łukianowicz, ale to naprawdę ostatnie pytanie. Ja zapytam się tylko o terminy, bo z tego co zrozumiałem, około 2 miesięcy będziemy czekali na tą ekspertyzę. Tak. Czyli pierwsze prace jakieś już naprawcze to nie wcześniej niż po 2 miesiącach, tak? Tak, oczywiście. Chyba że zostanie wydane nam pozwolenie na usunięcie. Jeżeli już to będzie po ekspertyzie i dostaniemy pozwolenie, bo w tej chwili, na dzień dzisiejszy, ośrodek działa dalej, została tylko wyłączona z użytkowania sala, tak zwana, powiedzmy, spotkań teatralna, jakby ją zwał. I ośrodek może działać, nie jest wyłączony z użytkowania. Natomiast ja myślę, tak liczę na to, że po wizjach lokalnych, prawda, jeżeli na pewno się zwrócę do nadzoru budowlanego, a być może rzeczoznawca określi, może to wystarczy, że można po prostu brać się za prace porządkowe i remontowe. Jeszcze też nie określił się projektant, prawda? Ja tak mówię projektant, ale projektanci, to co powiedziałem. O ile dobrze pamiętam, to co najmniej 12 osób ze strony projektanta, a może nawet 14.
jest zaangażowanych, prawda, w taki projekt budowlany. Więc tutaj jeszcze nie mam z branży sanitarnej żadnej opinii, z branży konstrukcyjno-budowlanej też nic od strony projektanta. Chociaż prosiłem, ale no, na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam. Chyba nie jest to po prostu tak prosta sprawa, żeby można było... Jakbyś doprecyzował, co chodzi z tą branżą sanitarną. Bo sanitarna branża. No to też wchodzi, kanalizacja też wchodzi w sanitarną, ale wchodzi w to przede wszystkim, wchodzą w to dwa wyciągi, te, które zostały tam zamontowane. To należy do branży sanitarnej, a to po prostu, no niestety, należy sprawdzić. Sprawdzić montaż, sprawdzić prawidłowość tego wyciągu, czy zgodnie z projektem po prostu zostały dobrane parametry, włączniki i tak dalej. No jest trochę tych rzeczy do sprawdzenia, chociaż się wydaje coś błahego, no bo cóż to jest, prawda? Gdybyśmy to mieli prywatnie, to byśmy pozbierali, wykonawca wszedłby, co się da wykorzystać, to wykorzystał, resztę byśmy tego. No pozwoliłem sobie, nie ukrywam, wczoraj tak akurat trochę przejrzeć te projekty, no jest jak jest, no tyle Państwu mogę powiedzieć. Dobrze, dziękuję, bo to już straż pożarna, słuchaj, za oknem się niecierpliwi. Ja przypomnę, że po dzisiejszej sesji mamy jeszcze uroczyste przekazanie wozu strażackiego. Mamy dużą uroczystość, dlatego pan burmistrz elegancko wygląda dzisiaj jako strażak, pan sekretarz. Mamy również tutaj drucha naszego radnego. W związku z powyższym, szanowni radni, przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Moje pytanie jest, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zmian budżetu miasta na rok 2023 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik i w tej dyskusji, która się wywiązała na temat tych zmian? Bardzo proszę o zagłosowanie. Czekamy na głos jeszcze radnego. Jeszcze czekamy chwilę. Jakieś problemy techniczne. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Cieszymy się, że tutaj akurat no, będzie ta wydana ekspertyza jeszcze raz już na zakończenie. Dzięki tej ekspertyzie poznamy na pewno przyczyny tej katastrofy, która nie, no, nie jest katastrofą, tej awarii, a jednocześnie w przyszłości ten projekt będzie zrobiony na tyle bezpiecznie, że to się na pewno nie powtórzy i taka ekspertyza na pewno jest wskazana. Szanowni radni, przechodzimy teraz do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała dotycząca trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim. Taka uchwała przez Wysoką Radę była podejmowana na jednej z ostatnich sesji. Została uchylona przez pana wojewodę ze względów tam formalnych. W tej chwili mamy już wersję poprawioną, bez mam nadzieję, tutaj już uwag. I w tej chwili przegłosujemy tą uchwałę. Czy pani kierownik chciałaby tutaj zabrać głos jeszcze? Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Dziękuję bardzo. Także głosujemy nad poprawną uchwałą w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim. Moje pytanie jest, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. W ten sposób, szanowna Rado, wyczerpaliśmy cały materiał, jaki był przewidziany na dzisiejszą sesję. Chcę jeszcze raz zaprosić wszystkich radnych na uroczystość przekazania naszej Straży Pożarnej nowego wozu bojowego. Będzie to z udziałem tutaj zaproszonych gości. W związku z powyższym zamykam dzisiejszą sesję 59. Nadzwyczajną. Dziękuję.